Zasłał mi w gardle. Hamburger, hamburger, hamburger. Dobra. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, okay. O edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Radio Belfer i jego gość. Redaktor Dawid Łasiński. Redaktor Maciej Danieluk. Miło nam powitać naszego gościa. Niespodziewanego gościa, którym jest... Dobra, na poważnie. Tak, dobra. Gość Radia Belfer, kolejny pomysł, odcinek specjalny. Pomysł był taki, a właściwie pomysł, najpierw było wykonanie, teraz jest pomysł, że dzwonimy do kogoś, kto nie wie, że zadzwonimy, rozmawiamy z nim na temat... Jeszcze nie wiemy jaki. On też nie wie. On też nie wie jaki. I na pierwszego, który nam gdzieś tam się wytypował, padło na Jacka Ścibora. Znamy go dobrze. Tego znasz dobrze, tego dłużej znasz. Ja go znam o rok dłużej od ciebie. Dobra, ale w każdym razie przeczytam. Uczy informatyki, pracownia komputerowa, administracja sieci w szkole podstawowej w Chrząstawie Wielkiej. Założył społeczność Super Belfer LP. Przez którą się poznaliśmy my. Tak jest. Prelegent, ekspert merytoryczny, trener w projektach, bla, 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 ekspert ORE, przyjaciel szkoły 2018. Nagrodzony tytułem. Tak jest, nagrodzony tytułem, wyróżniony tytułem oraz, uwaga, redaktor naczelny IT w edukacji Prescom w latach 2013-2016, ekspert ORE 2014-2014, długo nie wytrzymał, instruktor... Albo z nim nie wytrzymali. Tak, instruktor Uniwersytet w Białymstoku 95-2008. I GUROL. GUROL. Kończył podyplomową resocjalizację w środowisku otwartym, podyplomowy informatyka dla nauczycieli. Bardzo sympatyczny człowiek, którego trzeba zobaczyć na żywo, jeżeli występuje na przykład na inspiracjach. To jest niezapomniane. Prawie tak dobry stand-up edukacyjny jak Dawid i ja. I się obrazi jeszcze, jak to nie, usłyszy. Dobra, no nie, dobra, lepszy, nie. Jest lepszy. Lepszy, jest lepszy. Uczymy się. O, dokładnie tak. To on nas zainspirował, że można to zrobić na luzie. Jacek może nie jest marką, którą rozpoznajecie gdzieś, jakby podróżujecie za nią w mediach społecznościowych, bo tak. On po prostu nie ma takiego modelu pracy, ale za to moim zdaniem jest bardzo inteligentną osobą, która bardzo dobrze czuje edukację, żyje tak. W niej, żyje jeśli nią. Jeśli się gdzieś zobaczy nazwisko to, na jakiejś konferencji, to gdzieś warto się zatrzymać, warto posłuchać. No właśnie. I teraz, jeżeli nie mieliście okazji do tej pory, to dajemy wam możliwość posłuchania naszej rozmowy z Jackiem Ściborem, który nie spodziewał się telefonu od nas, ale poświęcił nam 7 minut, prawda? Dokładnie. Okej, no to dzwonimy. Miłego odsłuchu. Halo, halo, gość Radia Belfer. Matko Bosko, właśnie. Nie wiem, czy odbierze, bo nic nie wie o tym, że będzie. Halo? Halo, cześć. Maciej z tej strony. Halo? Halo, halo, cześć. Słyszysz mnie? Słyszysz? Co tam dobrego u ciebie? Przepraszam, że z telefonu Dawida, ale akurat tak wyszło, że jestem u niego. O, proszę bardzo. Jesteś u Dawida i robisz mu jedzenie. Oczywiście. No, a ty podglądasz i nie lajkujesz. Ale nie zalajkowałeś. Czytałem. A po co mam lajkować jedzenie, jak ty je zeżresz? Jakbym ja miał zjeść, to ja bym sobie coś zalajkował. Tak to lajkuję i co mi z tego? Ale uwaga. Ślina tylko. U Dawida jest napisane wyraźnie. Czy macie znajomych, którzy do was przyjeżdżają i robią jedzenie? Macie taki zadzwoń. Znajomy? Powiedz, przyjedź, znaczy, przyjadę. Ja nie mam takich znajomych. Nie masz w ogóle znajomych. Nie mam. Nie mam. Dobra, nie znajomych mam bardzo dużo, tylko przyjeżdżają, ale jedzenie nie robią. Najwyżej zjadają. Bez sensu. Zmień znajomych. Znaczy, ja zmieniłem, wychodzę na tym lepiej. Dobra, Jacek. Ale jednego, cała reszta zżera. Cała reszta zżera. Jacek, nie, bo powracamy cię teraz. Nie, no musimy właśnie. Na poważnie. Słuchaj, dzwonimy do ciebie z nowym projektem, czy masz Słuchajcie, czas? Jak na poważnie, to nie możemy rozmawiać. Nie. Dobra, uwaga, żebyś nie miał pretensji. Jacku, witamy cię serdecznie na antenie Radio Belfer. Dawid Łasiński, Maciej Danieluk, Jacek Ścibor, założyciel grupy Super Belfrzy. Właśnie, który nie wiedział o naszym telefonie. Tak. I teraz zadamy podstawowe pytanie, czy masz dla nas około 7 minut na rozmowę? I czy zgadzasz się na to, żebyśmy się nagrywali? Nie, no się. 7 minut, tak, oczywiście. No, mam dla was tyle czasu. Oglądam akurat program o bombardowaniu tam w czasie II wojny światowej, więc okej, spoko. Już wiem, jak się to robi. Dobrze. Bardzo nam miło... Zbombardowałbym.
Zbombardował, jaką tamę? Jakąś, tak. Jakąś tamę byś zbombardował? Jacku, mam... Dowolną. Dowolną tamę byś zbombardował. Tak, tylko trzeba mieć, jakby trzeba, bomba to nie problem, problem jest czterosilnikowy Lancaster. Ja wiem, może się da. W Kołobrzegu coś stoi, ale to nie jest chyba Lancaster, ale coś takiego wielkiego widziałem. No nie, no to musi być czterosilnikowy Lancaster i wtedy tak. Wróćmy tak. Do początku. Jesteś założycielem grupy Super Belfrzy RP, do której ja jako Dawid Łasiński, redaktor Radia Belfer, mam przyjemność należeć cały czas, tak. A mój kolega współprowadzący, no oczywiście proszę. Awansowałem, sam sobie nadałem. On jest naczelny. A mój kolega Maciej Danieluk samowolnie z niej wyszedł, ale chcielibyśmy, żebyś nam opowiedział... Ale też jest redaktorem. Redaktorem nadal jest, redaktorem. Tak, ale wice. Podredaktorem. Jest podredaktorem, dokładnie. Chcielibyśmy, żebyś opowiedział wszystkim naszym słuchaczom, jak doszło do powstania Dlaczego? Grupy Super Belfrzy RP, która tak. zbiera zaangażowanych nauczycieli, oczywiście część, nie że wszystkich, w pewną internetową społeczność, która co jakiś czas spotyka się fizycznie. Jak to w ogóle wyszło i kiedy? Wiesz co, no tak nudziłem się. Wiadomo, że najfajniejsze pomysły wychodzą z nudów. Człowiek siedzi, się nudzi, sobie coś tam myśli, klika, że jestem informatykiem szkolnym. To żeś wyklikał. Poklikałem sobie, patrzę. Nie no, patrzę Facebook, fajna rzecz. Założyłem sobie tego Facebooka i myślę, ale co w ogóle na tym Facebooku można robić? To w ogóle durne. Co, gadać z ludźmi bez sensu, ludzi mam pod jedzenie bokiem, oglądać. To może z nimi będę gadał. Jedzenie oglądać, takie głupoty, nie? Takie durnoty mi przychodziły do głowy. Ale była jedna fajna funkcja Facebooka, która do dzisiaj jest fajną funkcją, że można, że wszystkie podmioty, które na Facebooku sobie zakładają konta, mogą linkować do innych podmiotów, które mają konta na Facebooku. Nie tylko linkować do innych podmiotów facebookowych, ale w ogóle wszystkich. Czyli jak znajdę jakąś fajną informację, mogę po prostu go wrzucić na Facebooka, podlinkować i nagle wszyscy będą mieli tą informację. To był 2011 rok. No i ja oczywiście po zakończeniu pracy wcześniej trochę zakończyłem, ale na uczelni wyższej, gdzie raz w tygodniu miałem takie zebranie zakładu, na którym mówiliśmy zawsze na zebranie zakładu dydaktyki ogólnej, mówiliśmy, co kto przeczytał, co kto zobaczył, gdzie są jakieś nowinki dydaktyczne, bo zajmowałem się dydaktyką. No i kurczę, tego mi brakowało przez lata, ponieważ jak wiecie, rada pedagogiczna w szkole, jak ciało się zbiera, ciało. Zbierze się tego ciała, tak, ciała dużo, tak, to ciało głównie zajmuje się ploteczkami, bo ciało na co dzień nie ma sposobności czasu. Rozmawiania tak, ze sobą, tak. Gdyż stoi, pilnuje kibli albo chodzi po szkole gdzieś tam w jakichś dyżurach, albo sika. No, albo czeka na przerwę na sikanie. Tak. No nie, no na przerwie nie może sikać, gdyż wtedy chodzi i dyżuruje. Ale to na tej przerwie nie ma dyżuru. Aha, jak by nie miało, a jak ma na każdej. To trzyma dłużej. A właśnie, tu są takie przypadki. No i wtedy doszedłem do wniosku, że kurde, no chciałbym wiedzieć trochę więcej o edukacji, o edukowaniu się, a tak naprawdę o metodyce prowadzenia zajęć, ponieważ w 2011 roku i do dzisiaj w zasadzie nie ma takich metodycznych pozycji pod tytułem jak uczyć informatyki. No bo oczywiście informatyki, wszyscy profesorowie... A to ty uczysz informatyki, a nie Painta? Właśnie, wszyscy profesorowie informatycy wiedzą dokładnie, jak uczyć informatyki. Czy można myśleć profesora Sysło? Nie, wszystkich profesorów informatyki. Pozdrawiamy profesorów wszystkich. Informatyki. Nie wyróżniamy nikogo. Jeśli ktoś mówi, że z polskiego cały czas się musisz uczyć, no to nie. Z polskiego nie musisz się cały czas uczyć, bo przydawka pozostaje przydawką, a podmiot pozostaje podmiotem. Jacek, a powiedz mi tylko jedną rzecz. To jest bardzo dużo sprawdzania rzeczy. Natomiast infy trzeba się dużo uczyć i dlatego po prostu miałem, no nie wiedziałem, gdzie to znaleźć i postanowiłem postawić na ludzi, którzy to umieją, wiedzą. No są setki tysięcy nauczycieli, jest 600 tysięcy, tak? Wyjąwszy tam resztę, no są ludzie, którzy umieją uczyć, bo robią to w szkołach podstawowych, średnich od lat. No i zebrałem taką grupę takich ludzi, którzy są pasjonatami nauki. To znaczy chcą wiedzieć, jak uczyć nie tylko informatyki, ale i innych rzeczy, a przy okazji zupełnie interesują się nauką, bo
nauczanie to nie tylko uczenie czegoś, ale ci wszyscy pasjonaci nauki, tacy jak wy, lubią po prostu naukę. Naukę jako naukę, nie... Jako dyscyplinę lubią sportu. Się uczyć, lubią... Tak jest. Tak, jako dyscyplinę sportu. Tak jest, jak szachy. Dokładnie. Dobra, tak? Jacek, teraz pytanie ode mnie, które chciałem ci zawsze dawno temu zadać. Tak, 42. Jak pierwszy raz cię zobaczyłem w ogóle na oczy. Tak, się tak, zakochał. Rozumiem, nie. Jak pierwszy raz cię zobaczyłem, siedziałeś przy takim stoliku, na którym stała kartka i było napisane stolik branżowy. Tak, stolik branżowy. To było wtedy, kiedy... w Bibliotece Narodowej. Zaleska. Tak, nie, jeszcze tak, wcześniej, tak, jeszcze, Zaleska to jeszcze chyba wtedy nie wiedziała, co to jest edukacja. Nie, chłopczyku, to skąd się wziął stolik branżowy? No. Otóż właśnie tego dnia Zalewska ogłosiła reformę i stwierdziła, że wszyscy będą w stolikach branżowych uczestniczyć jakiś. I myśmy od razu z Agnieszką Bilską założyli stolik branżowy. Nieokreślony w ogóle, taki stolik branżowy. Faktycznie, to już było tyle lat temu, Jezus Maria. Tak. Tyle. To już Zalewska wiesz, już ma 320 lat. Już o Boże. Po prostu pamiętajcie, że to już... ona rzucała kamieniami dinozaury. Dokładnie. Dokładnie. A no jeszcze... tak, ale dalej nie umie po angielsku w tej Europie, więc... Wiesz co, powiem w ten sposób. Pewien Andrzej ją nauczy, będzie wszystko dobrze. Zepsuła edukację? Nie. Pokazała nam, że po prostu jaka edukacja ma nie być. W każdym razie, siedziałeś przy stoliku branżowym, wtedy zobaczyłem właśnie, jak siedzisz z Agą Bilską. I były to pierwsze moje inspiracje, czyli konferencja sponsorowana dla superbelfrów, od superbelfrów, przez superbelfrów, wszędzie tam przyjeżdżamy, traktujemy to jako nasz taki matecznik, tak, jak Lasy Państwowe prawie, że. Ty zawsze w ten pierwszy dzień na koniec masz tak zwany stand-up edukacyjny. Mam pytanie, skąd bierzesz pomysły do tego stand-upu edukacyjnego? Wszystkich, którzy są zainteresowani, nigdy nie słyszeli, odsyłam na YouTube'a do Marcina Polaka, Fundacja Think, tam gdzie są po nagrania prostu z nagrania inspiracji. Z konferencji. Można posłuchać, obejrzeć. Słuchajcie, są takie stand-upy, których on... No. Są takie moje wystąpienia, których on bał się zamieścić, więc nie wszystkie są. Bo no to ja trzeba tam, być na żywo, koniecznie. Miałem różne... Tak, dlatego ja tam pokazuję różne nieprzyzwoite zdjęcia, na przykład przebranych polityków, jakieś hełmy czy coś i robię z tego bekę, więc to wiecie, a to ja mam nadzieję, że to czasy minione, kiedy za to można było stracić pracę, być podsłuchiwanych Pegasusem i różne inne fajne rzeczy, więc tak, w tej chwili też słuchajcie, będą inspiracje i już Marcin Polak pyta, jaki ja mam pomysł. No. Ale wiecie co, trochę czasy się pozmieniały i ja nie za bardzo w tej chwili mam się z czego śmiać w tej edukacji. No bo wszyscy mówią, słuchaj, obśmiałbyś tam co, ale co tu jest? Coraz mniej zostało. Znaczy, tak, ktoś nam kradnie pracę. Znaczy nie, myślę, że coraz mniej w edukacji jest śmiesznych rzeczy, bo generalnie my, nauczyciele, jesteśmy coraz starsi. Nauczania ma się coraz gorzej niestety, bo nauczyciele są coraz starsi w ogóle i jest ich coraz mniej. Dzieciaków jest, no u mnie w szkole więcej, bo ja mieszkam w takiej dziwnej gminie, która się non stop rozrasta na obrzeżach Wrocławia i u nas szkoły pękają w szwach, ale na takich starych osiedlach wiecie, że duże miasta mają z tym problem, mają problem z nauczycielami, a na wsiach po prostu jest problem z uczniami. Na takich małych gdzieś tam wsiach, no i są nauczyciele, jest 6 uczniów, 11 nauczycieli do nich. I tu jest problem i teraz pani Lubnauer się za to bierze i będzie zamykać małe szkoły, chwali, no i co, mam się z tego śmiać? No nie. Bo to trochę nieedukacyjnie jest. Powiem ci w ten sposób, chyba wszyscy czekaliśmy, że może w 2024 roku powieje trochę jakiegoś takiego wiatru, który odświeży coś. Ja nie wiem, przynajmniej moje, dzisiaj z Dawidem, żeśmy na ten temat rozmawiali. Pytanie, zadania domowe chyba pytanie, to nie jest najważniejszy problem. Nie, pytanie, czego oczekiwać po rządzie, który jednak składa się z polityków i tradycyjnie ministrem zostaje ktoś, kto się średnio zna, a bycie ministrem w Polsce edukacji oznacza oszczędź jak najwięcej. Bo wiecie dobrze, mam nadzieję, że słuchacze też, że edukacja jest koszmarnie drogim
biznesem. Tak jest. Bardzo drogim. Mhm. Znaczy, my jako społeczeństwo płacimy gigantyczne pieniądze z budżetu państwa, a dokładają do tego jeszcze mnóstwo budżety gmin i budżety województw, a na końcu budżety domowe. Czyli żeby wykształcić człowieka w XXI wieku, cały czas przypominam, w trzeciej dekadzie XXI wieku, bo każdy mówi tak, XXI wiek, XXI wiek, a po prawie jedna trzecia za nami, tak? Czy jedna czwarta w tej chwili, tak? Mm-hmm. To kosztuje bardzo dużo pieniędzy, więc każdy minister edukacji mówi, dobra, musimy trochę oszczędzić, więc w tej chwili... Czyli wymyślają potem laboratoria przyszłości, laptop tak, dla... 10 tysięcy laptopów w magazynach. A zrealizowałeś już, czy jeszcze nie? Tak a propos? Tak, zrealizowałem. Tak, oczywiście. Ja zrealizowałem, dlatego że ja nigdy nie miałem szkolnego laptopa. Wszystko, co miałem w szkole, szło od razu w nauczycieli. Ja siedziałem tylko przy swoim takim komputerze, a ja w ogóle jestem Apple'owcem, więc własny komputer miałem Apple i mam to dzisiaj. Natomiast był mi potrzebny komputer, który ma wyjście RJ do sprawy z sieciami w szkole, bo teraz rozbudowujemy się, szkoła będzie nowa, więc nabyłem sobie takiego laptopa, słuchajcie, Della, markę tutaj pochwalę, dlatego że w szkole mam same Della, nie mam innych komputerów. One są po prostu niezniszczalne. No i nabyłem sobie z podświetloną klawiaturą, bo jestem stary i ślepy już, coraz bardziej, więc świeci mi klawiatura, jestem happy, komputer działa, jak wiadomo, do czasu, aż Windows nie podniesie swojego numeru do 13, bo teraz Windows 13 będzie następny, który wywróci pewnie świat do góry nogami. Tak co dwie wersje mniej więcej wywraca. Tak jest. I będzie laptop do wywalenia. No tak. Nie. Ja już mam plan. Ten laptop, jako że to będzie mój taki biznes, mój szkolny laptop, a do emerytury jeszcze trochę trzeba popracować, więc ja się przesiadam na Linuxa. Przesiądę się na Linuxa całą szkołą. I Adam Jurkiewicz jest szczęśliwy. Adam Jurkiewicz jest szczęśliwy na maksa z ciebie. Słuchajcie, z Adamem Jurkiewiczem znamy się dokładnie tyle, ile mają Super Belfry, więc 11 lat ja obserwuję Adama od początku, jak był zachłukanym technikiem, a w tej chwili jest, nie tylko, że nauczycielem, ale i twórcą całkiem fajnych książek. I całkiem zakręconym nauczycielem, który bardzo dużo daje z siebie, nie? Tak, całkiem zakręcony nauczyciel, ale tak samo jest z Lechem Ankiewiczem, który z profesorstwa poszedł do szkoły i zobaczył, że nie tak świat wygląda, jak on myślał w Polskiej Akademii Nauk. Zresztą, to jest dobry przykład. To jest może właśnie przykład do tego, że ci twoi profesorowie powinni zejść trochę niżej i od czasu do czasu, że tak powiem, pouczyć roga albo w szkole. Ale nie, bardzo przepraszam, profesorowie, niektórzy schodzą trochę niżej. Są tacy, którzy mówią, kurczę, coś, to jest Lech Ankiewicz, to jest... No. Staszek z Olsztyna, też przecież profesor, tak? On też, tak, on schodzi do takiego poziomu, kiedy mówi, hej, ja się mogę jeszcze czegoś nauczyć, ja mogę te technologie obłaskawić, ja mogę nawiązać jakąś nić porozumienia ze studentami, tak? Ja mogę czegoś się od nich nauczyć, ale i oni ode mnie, a między innymi przemycić wszystko, co powinni wiedzieć, więc takie przypadki się zdarzają i takich przypadków jest, wydaje mi się, coraz więcej, ale uwaga, ja żyję w bańce. Ja żyję w bańce zakręconych na punkcie edukacji ludzi, często zmęczonych, często wypalonych, ale mających świetne pomysły i robiących świetną robotę. Tak. Jak sobie wczoraj myślałem tak o całej szkole jako całości, tak, że wszyscy mówią, no tak, jest 600 tysięcy nauczycieli, ale ogólnie jak wszyscy patrzą na szkołę, nie, no to jest syf. No to syf. Nie, szkoła to syf. Ale potem się okazuje, że jak pytam ludzi, no jak ci tam było w szkole? Nie, no w szkole było fajnie. Ja w szkole spojrzałem fajnie. No dużo się w szkole nauczyłem. Kurczę, szkoła ma nauczyć przede wszystkim dzisiaj, chyba mamy XXI wiek, trzecią dekadę, nie? Ma nauczyć uczyć się. Jeżeli się nauczy uczyć, czyli będziemy umieli się uczyć ze źródeł, które kiedyś były kompletnie niedostępne i tego właśnie te stare betony, których jest jeszcze sporo, ale powoli odchodzą na emerytury, taki jak ja na przykład, to słuchajcie, no oni tego nie rozumieją. Oni myślą, że to będzie dalej i jakieś takie hasła pod tytułem, no a gdzie szacunek i godność nauczyciela? No kurczę, to szacunek. Jak sobie wypracujemy, to go w końcu będziemy mieli. A będziemy mieli wtedy, kiedy będziemy. Słuchajcie, no bajer polega na tym, Bajer polega na tym, że wszyscy ludzie, z którymi ja współpracuję i których znam z Super Belfrów, oni nie żebrzą o żaden szacunek.
Nie znam człowieka od nas z grupy, który powiedział, wiesz co, mnie to nie szanują. Znasz jakiegoś? Nie. Albo jakąś dziewczynę, koleżankę, kolegę? Nie, ale ja już nie jestem wszyscy... w grupie. No, to, kurde, to twoja sprawa. No jesteś, nie jesteś, to tak, nie. Wiesz co, to... Ale to nie, ale czy znasz no. kogoś? Czy słyszałeś, żeby ktoś powiedział, mnie to uczciowie nie szanują? Nikogo z grupy nie znam, kto był, jest... Nie, nie wiem, kto będzie, ale tego, kto jest i kto był, nie znam nikogo takiego, który by mówił, że ktoś go nie szanuje. W każdym razie, Jacku, no właśnie, bo kończy nam się czas. Cały polega na tym. Dobrze, ja chciałbym powiedzieć no, cały czas na tym. Jeżeli dobrze wykonujesz swoją robotę w dowolnej dziedzinie, to nagle okazuje się, że masz szacunek, bo fachowca, tak. Kto tam fachowcy, fachowca każdy szanuje. Dokładnie. Jeżeli jesteś profesjonalistą w swojej dziedzinie, na swojej działce, to nie ma możliwości, żeby ci nie szanowali, bo i dzieci, i młodzież, i dorośli mówią, hej, to jest ten, który kurczę wie jak. Wie tak? Co, wie jak. Bo wszyscy, ja ci życzę, mało żeby... wie jak, to on na żywca no. robi jeszcze. Słuchaj, ja ci życzę, żeby twoja bańka się rozszerzała, łączyła się z moją, z Dawida i z wszystkimi innymi nauczycielami, żeby nas było faktycznie coraz więcej, żeby nie było nauczycieli, którzy mówią o szacunku, ale byli nauczyciele, którzy są zadowoleni z tego, co robią. To jest jedno. To znaczy, ja nie sądzę. Ja wchodzę w krzywą Gaussa bardziej. Spójrzmy na krzywą Gaussa i gdzieś tam bańki sobie poumieszczajmy, tak? No, można dyskutować jeszcze pewnie nie jeden dzień. Jednym z ważnych artykułów, które dotyczyły rozwoju superbelfrów przed tamtymi latami, kiedy dołączyłem, był artykuł Oli Pezdy a propos koniec epoki kredy. Powiedz mi... Czy to nie był artykuł? Książka. To jest książka. Tak, no, to była książka. Ola popełniła taką książkę, koniec epoki kredy, w której to książce rozmawiała z takimi nauczycielami, których się chce i ja zebrałem, no bo tam wiadomo było, jacy to są nauczyciele i ja tą książkę przeczytałem, pomyślałem sobie, kurde, to są jednak tacy ludzie w tej całej mizerii, którym się chce i tam oczywiście była Aga Bilska i była rozmowa z Władkiem i z Agą i z tej książki no, w Superbelfrach było kilka osób, zresztą tak jak w tej chwili w Superbelfrach jest mnóstwo osób, które są nauczycielami roku. To prawda. Tak? I to są faktycznie ludzie, którym się chce i którzy... No, ale czy pamiętasz który to był rok, kiedy ta książka trafiła ci w ręce? No, gdzieś, no. Wiesz co, około 11 roku, no, 10-11, ona 11. tylko wyszła. A czy skończyła się epoka kredy w szkole? Wiesz co, tak, epoka kredy myślę, że się skończyła, ale zastąpiła ją w wielu szkołach epoka mazaka ścieralnego, a u mnie panie zdiagnozowały, że tablica nie działa dotykowo. Wyobraźcie sobie, nie działa dotykowo, zepsuła się, więc one tymi mazakami na tej tablicy pisały. Więc tablica za 10 tysięcy wisząca i one mazakami jadące po tej tablicy, potem zmazujące to, ta tablica jest do tego dostosowana, ja się nie boję. Ale okazało się, że wyrwały kabel ze sterowania dotykiem i dlatego ona nie działała. No właśnie. Ja wykryłem to wyrwanie kabla, bo one znalazły w sali kabel, który jest niepotrzebny. Okej, okay. A bo wiesz dlaczego to pytam? Bo teraz są rozmowy, trwają, mamy przecież zmianę rządów i tak dalej i pojawiają się nowe pomysły na temat zakazu technologii, używania smartfonów w szkołach i tak dalej. Jak ty, jako uwaga, przyjaciel szkoły, bo też ustalamy, powiedzmy sobie szczerze, chyba w 2000, którym roku otrzymałeś tą nagrodę? 2 lata temu. 18 chyba. No właśnie, to jak... 18. 18, no ja pamiętam. Albo 19. 19, to był 19, 2019, czyli... Albo 18, albo 19. Czyli rozmawiamy, drodzy państwo, z człowiekiem, który za swoje zasługi, nawet jeżeli wam są nieznane, został właśnie nagrodzony tytułem przyjaciela szkoły, który jakby absolutnie ci zasłużyłeś na niego, bo stworzyłeś społeczność ludzi, sieciowałeś nas i w ogóle fantastyczne rzeczy dzięki tobie się wydarzyły. Jak podchodzisz do tych decyzji a propos tego, że cyfryzację trzeba na jakimś etapie zatrzymać lub nawet wycofać ze szkół? To jest świetny argument, szczególnie dla szkół, które jeszcze cyfryzacji nie zaczęły albo nie chcą zacząć, albo dla wszystkich nauczycieli, którzy mają powyżej 56 lat, czy 58 lat, czy 60 lat, to oni faktycznie cyfryzacja to złem jest generalnie. Natomiast dla całej reszty... Jacek, ale przepraszam. No, słucham. Powiem to w ten sposób. No, wiek nie jest wyznacznikiem.
Ja mam matkę 88 lat, która jest w pełni cyfrowa. Tak, tak. Zdarzają się takie przypadki, ale nie wśród nauczycieli. Nauczyciel, jak jest niecyfrowy, to jest niecyfrowy, koniec. No, była. 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 Ona już jako nienauczycielka... Zcyfryzowała się. Z cyfrową babcią teraz. Tak, tak. Jest cyfrowo e-babcia. E-babcia, jak e-papierow. Słuchajcie, no to jak? Sytuacja jest taka, że w całej Europie, autentycznie i nie tylko w Europie zauważono, nareszcie zauważono, bo po pierwsze da się to zbadać na przestrzeni czasu, od którego mamy już smartfony, i da się zbadać wpływ mediów społecznościowych na ludzi. Bo tak naprawdę złem nie jest smartfon, tylko są media społecznościowe, które w tym smartfonie mieszkają, i wieczna ilość, gigantyczna ilość informacji, która do nas dociera. Ja właśnie ostatnio myślałem o tych informacjach i mam też swoje przemyślenia, nawet chyba będę o tym mówił na inspiracjach. Ale co spowodowały smartfony? I wszyscy to wiedzą. Smartfony spowodowały gigantyczny spadek uważności u dzieci. Znaczy utrzymanie uwagi u dzieci jest w zasadzie dzisiaj wysiłkiem czymś takim, że na przykład... Tak. Także, bo oni cały czas są stymulowani tym, że piknie w kieszeni. Nawet jak ma te piknięcia wyciszone, to zadrży mu w kieszeni. Słuchajcie, mamy w mojego syna w szkole średniej mojego syna, jest dwóch wolontariuszy. Jest Niemka i jest chyba Hiszpanka. I wyobraźcie sobie, że obie są głęboko zdziwione, że w szkołach w Polsce wolno mieć smartfony. Bo w takich szkołach w Niemczech, wiecie, u nas z kolei jest wolność szlachecka. Jakby ktoś zakazał smartfonów, to jest po prostu... To prawo Marcina by się nie zgodziło. Wiesz, prawo Marcina by zrobiło coś tutaj furorę w tym temacie. Tak, nie, to po prostu nie, w ogóle to jest gorzej, to jest jak złamanie konstytucji, to jest zamach na absolutnie podstawową wolność do życia. I natomiast nikt wreszcie w Europie nie ma z tym problemu. Po prostu do szkoły nie wolno przynosić takich urządzeń. Możesz sobie mieć w domu, tak samo jak dzisiaj gdzieś przeczytałem, że owszem, że dzieci w tygodniu mają 70 czy tam 70 godzin prac domowych odrabiają i są tak bardzo przeciążone, ale również w tym tygodniu 90 ileś godzin spędzają przy smartfonach swoich. Wiesz co, nie odrabiając prac domowych. Ale poczekaj, to jest tak, 70 godzin prac domowych, chodzenie do szkoły, spanie 90 godzin na smartfonie, to ile oni mają dobę, 36 godzin? Słuchaj, zdecydowanie więcej niż my. No ja ci fakt. Tylko mogę to powiedzieć ze swoich obserwacji, że mają po prostu czasu. Wy to nagrywacie, tak? Tak, czy to leci na żywo. A nagrywacie, ale nie na żywo leci. Czy na leci żywo? Na żywo, no to jesteśmy żywo. W Radiu Belfer. Pozdrawiamy wszystkich. Dobrze, tak. Mieliśmy zająć ci 7 minut, prawie się zmieściliśmy w czasie. To bardzo dobrze, że tak mało mówiłeś jako nasz gość tutaj spontaniczny tak. Radia Belfer. Jacku, trzeba jasno powiedzieć, że czas... Nie gra roli. To już Einstein mówił. Czas można zakrzywiać. Więc można zakrzywiliśmy czas naszym słuchaczom. Serdecznie tak polecamy wam obserwowanie tego, co Jacek też robi. Chociaż on jest dosyć skrytą osobą w necie, za bardzo go też nie znajdziecie, ale jeżeli będziecie mieli okazję go posłuchać na żywo, to ja wam serdecznie polecam, bo ja pamiętam nasza wspólna znajoma Karolina Szulc, kiedy zaprosiła mnie w 2017 roku na pierwszą konferencję do siebie TYG w edukacji, to ja nie miałem pojęcia, jak występować publicznie i poszukałem wystąpienia dla nauczycieli i wyskoczył mi taki gościu w sandałach na scenie z reklamówką z Biedronki. I ja mówię, tak, to jest niemożliwe, że tak się występuje. Tak, pamiętam, oglądałem na żywo. I autentycznie, jak zobaczyłem wtedy występ tego gościa, mówię, to ja chcę tak wystąpić i tak wystąpiłem. Potem jak się okazało, że znam tego gościa. No dobrze, drodzy państwo, moim zdaniem to była bardzo pouczająca i przyjazna rozmowa. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i czy chcecie mieć więcej takich gości, których czasami telefonem zaskoczymy odbiorą i będziemy sobie z nimi przez te 7 minut, jak teraz rozmawiali. Zwłaszcza, że nie tylko oni nie wiedzą, o czym będziemy rozmawiać, ale my także. No, to dziękuję. Dziękuję ja, redaktor Łasiński. Dziękuję ja, redaktor Danieluk. Dziękujemy Jackowi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dokładnie tak, cześć.